To jest taki prosto rzecz, na piasku bym od ziemniaka wyciął, tak jak było w przedszkolu, wyciąłbym serduszko walną we, we piasek i by było. Content podcast, zapraszamy. To jest Content podcast. Jesteś sobie ty teraz, Julek, w tym momencie. I wyobraź sobie, że przenosisz się w pełni całej postaci, jakiej ty jesteś, albo nie, inaczej, nago, tak jak Terminator, wiesz. Przenosisz się do średniowiecza. Wiesz, ty, 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 ty. I wiesz, jesteś taki w klęku, wstajesz i co byś przekazał w tym momencie ludziom średniowieczu, jako, jeśli chodzi o naukę, progres i tak dalej. W tym momencie nie możesz się doszkolić teraz. Co byś przekazał? Oh, shit. Czego oni nie wiedzą, według może ciebie? Może matmę, matmę, Mo, może mógłbym no, im pomóc. Czego nie wiedzą? Co byś im przekazał? Nie wiem, czego nie wiedzą. No nie, Stwierdzenie ale. Stwierdzenie Pitego co Rasa byś? już było w średniowieczu, bo Pitego Rasa był w starożytności. No bo, bo ja wiem, że to jest pierwsze, co o czym myślisz, że matematykę, ale. Wielomiany może myśli? wielomianów nie ogarniają. No ale algebra już była. Tak, myślę, ale że, że co, wielomiany... Z... Dobra, schemat bo schemat Hornera brzmi i teraz. No dobra, i pamiętasz go teraz? E, nie. No właśnie, Nawet, nie. Ty, ty, nawet... zastanów się w, wiesz, w tym momencie, bo, bo jeszcze mam, wiesz, follow up questions, więc serio, serio mówię ci, co co byś przekazał? Czy za, z, uważasz, że z astronomii jesteś w tym momencie wiesz trochę więcej niż ludzie, z, wiesz, wielcy naukowcy ze średniowiecza? A, i załóżmy, że lądujesz w miejscu, gdzie są, wiesz, najwięksi uczeni, nie? Czyli załóżmy, że masz dojście. No, Nie wiem, no bo to jest trudne. No trudne, jest trudne, no, trudne. Za, za... trudne. To temat grubasek trochę, ale. Myślę, że, że kierowałbym się właśnie, wiesz, w stronę matmie fizyki gdzieś tam. No ale co? Ale. Myślę, że wiesz, tak od razu. No nie ogarnąłbym tego, bo na przykład w tej chwili znam schemat działania baterii, tak, tego ogniwa, które kiedyś tam zostało. To jest zerowo, zerowo użyteczne dla nich, bo oni nawet nie wiedzą, co to jest prąd na razie. No nie, no. No ale właśnie, no to mogę im pokazać, tak? Jakby budując to ogniwo. No Jak? Jak? No, co, co, co byś zrobił? Bo ja się. Ja naprawdę długo o tym myślałem. I to okej. Okay. I no. co i byś zrobił na przykład. Mm, Pręt, tak? I nawinął na to cewkę. Ale mordo, nie ma, nie ma takich akcji. I wyobraź, no, jak byś stworzył prąd? No właśnie, mówię, żeby zacząć od baterii, tak? Żeby zacząć od źródła. No, ja, no jak? Co, co od baterii? Co byś wziął? Masz to, co w wiecie? No właśnie, nie pamiętam, bo tam e, chyba się jakąś mieć brało, coś tam. Było to ogniwo Galwaniego, zresztą Egipcjanie mieli też jakieś. Ale. Nie. Nie no, Mordo ty mi tutaj nie, nie zwoć mnie na manowce. Masz rację, wiem o co ci chodzi. No jakby. E, myślę, że ciężko by było. No właśnie, i teraz e, drugie pytanie, które jest trochę trudniejsze, ale chciałem dać szansę z tym łatwiejszym. Załóżmy, że lądujesz gdzieś, no nie wiem, na wsi. I jesteś sobie człowiekiem, który ma wiedzę, jaką tam ma z 2020 roku. Wiadomo, że nie ma, nie wiesz wszystkiego na temat nauki i tak dalej. I jak ty, jako osoba, wyobraź sobie, przekonujesz ludzi, że wiesz więcej na dane tematy i że mogliby cię słuchać? Że wiesz, że jesteś ciężko, sobie ciężko tak? Ciężko to po widzę, po bo wiesz... Po, po prostu jesteś ziomkiem. Oni nie wiedzą, że, że przy, przy, przyjechałeś z przyszłości, tylko sobie po prostu wylądowałeś w miejscu. No i co? I, i wiesz, czyli ty możesz powiedzieć, ej słuchajcie wiesz słońce no to kula gazów tam jest pluton są takie planety i tak dalej ty możesz tak gadać tak tak i mogę, ale mogę tak samo powiedzieć że ziemia oni nie będą, jest w wiesz myśleli że, że po prostu szerzysz herezję tak? tak i teraz w jaki sposób byś ich przekonał no musiałbyś jakoś udowodnić tak. nie swoją wiedzę kompetencję. tak no i co, by? co byś zrobił Mordy, to jest pytanie. To nie, to nie są takie rzeczy, że to cię może nie spotkać. Uważaj. <laughs> A co masz w wehikuł czasu? No nie no, fajnie by było, wiesz, czymś podeprzeć tę wiedzę, tak? Jeżeli mówię, że e, no jest, jest prąd, to fajnie byłoby mieć baterię do prądu, tak? Nie no, ale nie masz. No mordo, you got what you got, man. Masz miecz, masz przyłbicę, masz hełm. No to dupa, no to, takie to wiesz, masz. jakby regres trochę w jakiś sposób... Just nie wiem, czy to nazwać regres, no się. No, Czyli czy, nie wiesz, nie dałbyś rady, tak? Olałbyś i zacząłbyś po prostu orać pole razem z innymi <grystanie> jątkami, tak? Aj, nie wiem. Shit. Czy próbowałbyś to w ogóle powiedzieć, czy byś sobie po prostu postarał być i tyle? No. Dawaj ty, bo taśma leci, droga jest taśma. No to będzie leciała, bo nie umiem, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, no bo... Dobra. Okay. Nie, jakby nie, nie ma sensu mówić szczerze, bo mówię szczerze, ale nie, nie widzę, że jestem w stanie ich przekonać do czegokolwiek, wiesz, do jakby którejśkolwiek z moich kwestii, nie? Tak, bo, bo moglibyśmy się bawić w takie rzeczy jak na przykład myśleć na temat jakiś tak, tam katapult, tak? to rozmawiać, wiesz, to spróbować konstruować, kusze, jakoś usprawniać te rzeczy. Ale kusze już były w, w jakiś sposób. Ja wiem, ja wiem, ale chodzi o to, że może byś był w stanie ze swoją obecną wiedzą inżynieryjną w jakiś sposób polepszyć te kusze. Chociaż byłbyś? Chuj, ja tam. Nie, no bo żeby polepszyć kusze trzeba znać się na robieniu kuszy. Tak. Ale no ta wiedza obecna, którą ty i ja, załóżmy, mamy z automatyki i robotyki, no to mordo, no ty, ty wiesz, że nie wiem, że cewka to przerwa w obwodzie o dużej, tak, częstotliwości zmiany prądu. I, i, co, i co z tego? A a a ten... A, kondensator, a kondensator, to by, kondensator to z kolei... Kondensator to była przerwa w obwodzie dla prądu stałego. Nie. Tak. Nie, ale ja mówię o zmiennym. O dużej częstotliwości, tak? Te, Czym większa tego, częstotliwość zmiany? Nie, nie jestem pewien. No nie, no jak? Że, że zmieniała się, a cewka nie nadążała i była przerwa w obwodzie. A kondensator stawał się, że tak powiem... Może, może. Nieważne, no ale ta wiedza jest bezużyteczna po prostu w tamtych czasach. Mi chodzi o taką, wiesz, prawdziwą wiedzę, co mógłbyś um, przekazać im. No i... Kiedyś widziałem jakiś taki film, ale to bardzo dawno temu, że właśnie był taki człowiek z przyszłości i on pokazywał, jakim to jest Alamagiem, że przewidywał na przykład zaćmienia słońca. Nie? I to jest coś, czym mógłbyś przekonać. No ale Julek, nie wiesz, kiedy jest zaćmienie słońca, nie. tak jak ja nie wiem. Nie, nie, <laughs> Więc to mnie. dalej gówno. Tak, dalej gówno nie moglibyśmy ale tego przekonać. mógłbym spróbować zorganizować wyprawę do Chin, bo wiem, że tam proch. Stamtąd prochmieli i można byłoby ogarnąć chociaż... Tak, Co nie jest w żaden sposób nowatorski ale wyobraź sobie, no jesteś między jątkami z widłami, pod, pod wiesz, jakimś tam zamkiem. No i wiesz, to co sobie tam mówisz, to dam dupa. Po drugie, drugie pytanie. Załóżmy, że masz jeden dzień, 24 godziny, na to, żeby poszerzyć swoją w jakiś sposób wiedzę, i za 24 godziny lecisz do średniowiecza. To, o czym czytasz? No to wygooglowałbym daty po prostu no. i zobaczyć, jaki następny wynalazek odkryją i zrobić to przed nimi. Spoko. Jeśli to jest możliwe, o, czyli... nie? no bo to, to nie jest tak, że wiesz, że ktoś, ktoś wynalazł żarówkę z dnia na dzień, tylko przecież tam ileś, ale było różnych prototypów. Tak, no ale żarówka to już trochę po prądzie, nie? Ale... Tak, tak. No. Ale rzeczywiście to dobry, dobry pomysł, żeby po prostu patrzeć na chronologię wynalazków, nie? I zobaczyć coś, co było w średniowieczu. I wtedy po prostu wyna, wynajdywać to wszystko od razu, tam nie. Tak. Z jakimiś możliwościami, jakie masz. No bo na przykład, jakbyś wjechał z całkami, wiesz, które wymyślił Newton, tak? I jakby całą tam różniczkową operacją. No, Okej. Okay. Oni tam wiesz, taplają się w błocie i, i kują miecze, a ty wjeżdżasz całkami. No to, to by było na przykład słabe. To właśnie nie? coś, Ale coś rzeczy... może wiesz odnośnie. E... No tak, no bo potem, potem był Gutenberg, tak. tak. Może masz, właśnie, e... dróg byłby do ogarnięcia. Tylko, że to też by, by nie było mhm. od razu, tak? No mhm. bo nie wiem, wiem. No tak, tylko... Znam ogólną zasadę działania, tak, że jest z drewna wycięty. E, kształta, kształtka, tak, czcionka. Czcionka, Cz trudne słowo. I cóż, że ze Szwecji e, jest ta czcionka i, i to jakaś sobie tam śmiganie? To może by się dało ogarnąć. Plus przewidzieć, że kolumb popłynie do Ameryki. To, to plus, plus pięć hmm. punktów. Ja to jestem ciekaw, wiesz, bo, bo te filmy wszystkie, jak traktują o tym, to to jest takie, że wiesz, że przychodzi i nagle mówi i wszyscy, o, wiara i tak dalej. Ja jestem ciekaw, jak by było naprawdę, że wiesz, że jesteś w tym czasie i co? I, i wątpię, że ja... ja za, załóżmy, że ja wiem, nie? Kiedy jest zaćmienie i mówię, że jest taki wynalazek, ale no, to, to nie znaczy wcale, że ludzie nagle zaczynają mnie słuchać. Jakby, wiesz, tak co, ja mogę mówić, tak. że że słuchajcie, taki jest następny wynalazek, musimy to robić. I oni by powiedzieli dobra, zamknij mordę i, i spadaj z mojego pola, tak? Jakby tu, Wiesz, co chodzi, że pra, tak fajnie byłoby zrobić taki, wiesz, scenę, taką etiudę, że wiesz, że przenosisz się w czasie, masz książkę tutaj z lewej, tutaj zapiski i pokazujesz i oni, wiesz, dobra, spadaj, nie? I wiesz, no bo to... Tak, trochę bardzo... no nieważne. Ale chodzi o, wiesz o co mi chodzi, nie? Że tak, prawdziwie rzecz biorąc, to wcale nie byłoby takie, wiesz, hollywoodzkie, nie?, że przychodzisz i nagle stajesz się największym z cyrulików po prostu średniowiecza, tak? Tak. No dobra. To to, no dobra. Znaczy, e, co ty czy myślisz, myślisz jeszcze... że druk byłby do ogarnięcia? Żeby być tak, przed myślę, Gutenbergiem? Że to byłoby easy akurat. Może, no bo to może. jest po prostu zajebisty pomysł, nie? To nie jest trudne w jakiś sposób Wykonanie, znaczy wiadomo, że Akurat, bo wiesz, że byłem w mieście W którym jest prawdziwa Te jego czcionki i widziałem tę Biblię Przez niego Wydrukowaną No bo druk, nie? Um, I No bardzo ładno. Byłem z, z Jankiem Janek Huber, Niemiec, więc mnie wziął tam Zaprowadził. Chyba to było w Mainz mieście. Tak mi się wydaje. Nieważne, ale, ale fajne to było I, i widziałem cały ten proces, jak się to odciska i wiesz, tym imadłem takim się mm, odprasowuje, że tak powiem, te, te czcionki. I to easy fucking shit. Okay, okay. Tylko że wiesz. Tylko, że, że... Dobra, i poczekaj, no. i, i masz to, i jesteś, załóżmy, na tej, bo załóżmy, że lądujesz na wsi, okej? Okay? Lądujesz na wsi. No i co? I, i żeby coś takiego nawet zrobić, no, to, to trzeba jeszcze tak, i madła trzeba wyciosać. Tak. Bardzo drogie były zresztą te metalowe, czy tam drewniane czcionki i te, wiesz, wzorce i tak dalej. To wszystko bardzo dużo kosztowało, jak na tamte czasy. I teraz jesteś sobie i ty mówisz, ej, zróbmy czcionkę. Ja tą Biblię zrobię kilka razy szybciej niż skryba w klasztorze, który sobie tam skrobie. I kto ci da hajs? Kto, ci, kto cię zasponsoruje? Jakby, wiesz, musisz zrobić jakiś elevator pitch. Nie? Tak. Musisz się spotkać w jakiejś windzie z królem i, 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 i mu No przez właśnie, pięć ale, sekund Ale wiesz, dalej można relatywizować, czy król będzie chciał ci poświęcić czas. Dokładnie. I w ogóle jak ty się dostaniesz do króla? Jak ty, jak ty dostaniesz się do osoby, która byłaby w stanie sfinansować te twoje, te twoje jakąś tam głupią drukarkę? No, no to jest, jakby wiesz, mi chodzi o, o prawdziwość sytuacji, bo wiesz, wszyscy by powiedzieli, no to ja bym pokazał po prostu, że, że to jest taki prosty rzecz, na piasku bym od ziemniaka wyciął, tak jak było w przedszkolu, wyciąłbym serduszko walną we, we piasek i by było czcionka. Super, super, bo Ale... co to komu? Tak. W ogóle nie mogli wpaść wcześniej na dróg? jak przecież w przedszkolu każdy robił z ziemniaków serduszka i robił stempla. Byś zrobił ziemniaki, tak wiesz, po prostu na patyku, kilka i napisane było, wiesz, dyupy A i pff, w, plast w piasek Tak, no na, na przykład dupa, tak. Tak. No. No bo seks się sprzedaje. Dlatego. To byłaby reklama, reklama w średniowieczu. Otóż to, otóż to. No. no, na pewno nie byłoby to łatwe. Tak, dobra, czyli byś się uczył bardzo fajnie, że tam wynalazków. あっ。